Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piątkowy, wigilijny dzień. A jak oglądacie to później, no to też was witam równie serdecznie. Dzisiaj odbieramy troszkę kokonów, bo się ich trochę nazbierało. Nazbierało się i to jednego gatunku, stety bądź niestety, bardzo ładnego. Cyriocosmus elegans, wiele osób ten gatunek zna, lubi. Generalnie będę się jakoś teraz super rozgadywał, bo jak zacznę, to nie skończę. Ale moi drodzy, co? Na końcu tego filmu drobny konkurs dla wytrwałych, zatem oglądajcie, ale uczciwie, bez przewijania, bo ja to będę widział. No i zapraszam do brania udziału w konkursie. Generalnie to ten film i tamten poprzedni może być nieco chaotyczny, a to tylko z tego względu, że dawno nie nagrywałem i po prostu jakoś tak już, jak to powiedzieć? No i pamiętam, jak się to robi. Mimo, że to było tylko 2,5 tygodnia czy 3. W każdym razie film wiem, że wyszedł dość fajnie, ponieważ te kokony już odebrałem, no i wynik był dość fajny. Wynik był dość fajny. Oglądajcie film do końca, a ja, no teraz mnie nie będziecie widzieć na chwilę, więc miłego oglądania. No i teraz sobie, moi drodzy, wyobraźcie, że nie mamy tutaj 5 pojemników z torfem i pękiem w środku, tylko mamy 5 pojemników z 1, 2. 3, 4 i 5 z 5 kokonami ptacznika z gatunku Cyriocosmus elegans. Samiczki były dopuszczone w bardzo podobnym czasie. Nawet nie wiem, czy tego samego dnia ich nie dopuszczałem. Tak, to chyba są te samice. Zatem no naprawdę się spisały. Mam nadzieję, że te kokony są w środku wypełnione nimfami. No i wiadomo, 5 kokonów jest lepsze niż 1. Zatem dzisiaj otworzymy sobie te 5 kokonów i mam też pomysł na pewną świąteczną fotę. Jeśli się udała, to pewnie już gdzieś jest na Facebooku albo Instagramie, zatem wpadajcie. I lecimy z pierwszą samicą, tą tutaj samicę. Otwieramy te pojemniczki, dość ciężko się otwiera, może nie dość ciężko, co one są, mają dość solidne zamknięcie. Zatem co, wkopujemy się tam tej samicy do gniazda. O, najprościej, jak tak przekrzywimy lekko pojemniczek. A teraz trochę ją zakopałem, zatem niefartowne to było. Białą kulę łapiemy i wyciągamy. Kolejna kula, tutaj pojawił się jakiś grzybek, jakaś pleśń. To ten idealny moment, żeby to wyciągnąć. Ta sama sytuacja. Odkopujemy delikatnie pojemniczek, samiczkę, odciągamy, oddawaj maluszku, no piękna jesteś, ale chcę ten kokon, no. O, patrzcie, nie puści, patrzcie, nie puści, okej, puszczaj to, no malutko, pyk, drugi kokonik. Tutaj już mamy samiczkę, to pokażę wam, jakie one są niewielkie. Tutaj mamy taką przykładową, dorosłą samiczkę Cyriocosmus elegans. No generalnie to w filmie, gdzie dopuszczałem te pająki, jakiś ekspert się do mnie sprół, że o, te pająki dopuszcza się nieco większe. Moi drodzy, tak wygląda dorosła samica. Tutaj porównanie do pineski są tej wielkości, zatem jak widzicie, można od takich samic dostać kokony i powiem wam, że ja mam problem z uzyskaniem kokonów od większych samic z tego gatunku, zatem no co, takie samiczki są zdecydowanie płodne i dają kokony. Lecimy z kolejną. Drodzy, ostatni kokon odbierany w tym roku, 2021, dla mnie dość przełomowym pod wieloma względami. Został właśnie odebrany i powiem wam szczerze, jest największy ten kokon. Dobra, no i co? Samiczki odkładamy sobie na bok. Oczywiście oznaczamy to zieloną wlepką. Ja sobie oznaczam je kropą, bo wtedy dopuszczam je naprawdę masowo i nie miałem czasu ani głowy, żeby oznaczać je wlepkami. No i mamy. 1, 2, 3, 4, 5 kokonów od 5 samiczek. W porównaniu do mojego palucha wygląda to w ten sposób. No kokony naprawdę niewielkie.
Nie wiem, czy mam tu monetę. Tutaj macie porównanie do jednogroszówki. Naprawdę no, maluteńkie kokony, mniejsze od jednogroszówki. Otwieramy i sprawdzamy, co tam się w środku kryje. Okej, zatem zaczynamy opening ostatnich kokonów w tym roku. Dobra, mamy pesetki i lecimy z otwieraniem kokonów. Generalnie będę tutaj sprawdzał ich w palcach, bo są na tyle niewielkie, że można je zmiażdżyć. Ale tu mamy pierwszy wór pełen nim w dwójeczek. Lecimy z kolejnym. Jeżeli się to nie rozejdą, te nimfy. Kolejny wór pełen nim w dwójeczek. Pyk. No tak, już tak lecimy to. Kolejny kokon otwieramy. Teraz strzała. I kolejny kokon pełen nim w dwójeczek. Pyk. I cyk. Kolejny kokon pełen nim w dwójeczek. No i uwaga. Ostatni. Ostatni. Niestety. Także w 100% oczywiście udany. No, takie święta, to ja rozumiem. 5 udanych kokonów na 5 łącznie. Cieszy taki widok. Cieszy mimo tego, że to tylko elegancy, to zdecydowanie fajnie coś takiego widzieć u siebie na hodowli. Tym bardziej, że samiczki u mnie od tej wielkości, od L1, no może nie od NIF dwójek, od L1 u mnie te samiczki były wyhodowane, zatem coś w tym jest, że te osobniki rosną później jakoś lepiej i te kokony fajniej wychodzą. Co? Teraz robimy inkubator. Generalnie w kwestii inkubacji tego gatunku, w ogóle całego rodzaju Cirrocosmus i także w rozkładaniu do kliszówek, mega, ale to mega ważna rzecz. Moi drodzy, nie róbcie za dużych dziurek, bo wam to wszystko ucieknie. Te fajki są naprawdę mikro. Pokazywałem wam przy groszówce, jak to wygląda. Pokażę wam to jeszcze raz. Spójrzcie na to. Tak wyglądają młode Cirrocosmus Elegans w ilości kilkuset sztuk obok jednogroszówki. Są naprawdę mega małe. Wyobraźcie sobie, jak to się rozkarmia. No, tym fajnie. Bardzo się cieszę, może tego po mnie nie słychać, bo jestem troszkę zmęczony, ale zdecydowanie chciałem taki widok ujrzeć. No teraz troszkę tych Cirrocosmusów się u mnie też innych narobi. Mam nadzieję, że jakieś Letzi, Gianteusy, inne takie się pojawią. No ale co, póki co cieszymy się tym, co jest. Fajny prezent na Wigilię. Mam nadzieję, że dzisiaj te wszystkie nimfy do mnie przemówią i powiedzą mi, które z nich to samice, a które z nich to samce. Szybki inkubator, oczywiście wrzucimy wszystkie do jednego inkubatora, żeby się z tym zbytnio nie bawić. I czy ja mam jakiś pojemnik bez wentylacji tutaj? Oczywiście. Pojemniczek wykonamy sobie z takiego czeskiego, zwykłego pojemnika przeźroczystego. No i dzisiaj niestety tradycji nie stanie się zadość, nie pokażę wam tego inkubatora, w ogóle wybaczcie tutaj za marker i tak dalej na moich palcach. Dzisiaj nie stanie się tradycji zadość inkubator grawitacyjny, ponieważ te pęki tak naprawdę go nie potrzebują. Generalnie to zazwyczaj robię ten inkubator, ale powiem wam, że to będzie naprawdę istna męczarnia później te wszystkie pęki wyłapać z tego papieru. Zatem no, już generalnie zrobiłem niezbyt dobry ruch, że otwierałem je tutaj na biurku, ale wysypiemy i zobaczymy, ile ich tam w środku jest. Bo moi drodzy, no te kokony, po pierwsze, że może nie, że ich bardzo dużo, bo to tylko 5 sztuk, ale tak czy siak, no dość widzę ładnie w środku zapełnione. No tutaj już mamy w samym tym kokonie, myślę, koło stówki, to tak lekko mówiąc stówki. Dobra. Tu jeszcze jakieś sztuki ostały, zatem wybieramy je. Fajny prezent na
Święta. Długo zwlekałem z tym kokonem zatem. Długo zwlekałem z odbieraniem tych kokonów, ale tylko dlatego, że chciałem wam po prostu to nagrać. Bo wyglądało naprawdę znakomicie przez cały czas inkubacji, więc czemu by nie nagrać otwierania i zrobić fajnego materiału. Generalnie może wyglądać to dość brutalnie, ale próbując je rozdzielić pojedynczo, zajęłoby nam to naprawdę masę czasu. Tak to, nie spadają z jakiejś bardzo dużej wysokości i nic nie ma prawa im się stać, tym bardziej, że lądują na mięciutki, rozrobiony torf, w zasadzie włókno kokosowe, ale się przyjął w naszym slangu. Patrzcie na to, ile tu tego jest. Oj, coś czuję, że będziecie mieli dobrą promkę na elegancy, tak myślę, do 3 tygodni, jak wyskoczą na L1. Więc śledźcie sklepik, bo na pewno wpadną tam srogie promki. Srogie promki, już to zapowiadam. Dobra, wiecie co? Skoro jak już szalejemy, to szalejemy i robimy drugi konkurs. Kto wytypuje poprawną ilość maluchów z tych 5 kokonów łącznie, bez edytowania komentarzy, musi być oczywiście to widz mojego kanału. Zgarnia, moi drodzy, 5 sztuk. 5 sztuk. Kwestia wysyłki będzie tutaj leżała po stronie osoby wygrywającej, bądź przy na przykład jakimś zamówieniu, to oczywiście to tam do paki wrzucę, prawda? Zatem, no co, zapraszam do typowania w komentarzach, przypominam, nie edytujemy komentarza i kwestia wyników, bo tym pytaniem nie zamęczycie później. Kwestia wyników, jak wyskoczą na L1, od razu dam komentarz, będzie przypięty, zatem musicie się uzbroić w cierpliwość. Nie ucieknę wam z tymi pękami, jeśli coś obiecuję, to je dostaniecie. O cholerka, ale ich tu. Moi drodzy, mam problem, zalęgły mi się roztoczą na hodowli, co zrobić, gdy jest ich taka ilość? Tak poważnie to wygląda, tak, taki dobry kokon parachybany. No. Moi drodzy, bardzo się cieszę. Bardzo naprawdę sprawiło mi to radość w ten dzień Wigilii, ponieważ dzisiaj jest 24, jak to nagrywam, i jest godzina bodajże 3:20, jak widzę na komputerze. Fajnie, bardzo się cieszę. Z ciekawostek na temat dopuszczania tych ptaszników, to na moim Instastory wrzucam jakiś czas temu filmik z sytuacji, gdy jeden osobnik zjadł drugiego podczas kopulacji. No i pewnie myślicie, o, samica zjadła ci samce i robisz sobie aferę. Otóż, moi drodzy, było absolutnie na odwrót. Samiec zjadł sobie samicę. Zatem no, taka drobna strata tutaj się przydarzyła, ale no niestety bardzo długo te pęki kopulują i nie miałem czasu przy nich siedzieć. Cała reszta wyszła bez szwanku, żadnego samca mi samiczki nie zjadły. Jeszcze sobie przeglądam ten obszęt, czy tutaj nic nie znajdziemy. Warto zawsze to pooglądać, bo szkoda wrzucać gdzieś zdrowych pająków do kosza, ale widzę, że mimo wielkości tych pająków świetnie sobie z tym zadaniem poradziłem. No i co, wrzucamy teraz na hodowlę te pajączki, żeby sobie rosły, inkubowały się i pewnie jakiś filmik, jakiś update wam w związku z tymi pająkami wrzucę. Ale żeby nie zostawić was tak z niczym, to tutaj łapcie jeszcze kadr na dorosłego samca Dominican Purple. Nie wiem dlaczego, ale od początku ma taki biały nalot tutaj na odwoku. No nic mi się z tym nie dzieje póki co, ale no, tak to wygląda. O. Chętny do ugryzienia, do kopulacji, zatem no, trzeba mu dać w końcu jakąś rozrywkę. Jest już u mnie chyba 3. tydzień. I dalej nie miałem czasu go niestety dopuścić przez tą całą przeprowadzkę. No i generalnie może nawet nie tyle przez przeprowadzkę, co po prostu przez taką brak chęci do nagrania filmu. No. Tutaj po prostu jakoś tak moja zajawka gdzieś poszła na chwilę, ale wróciła. A z ciekawych samców, takich też wydaje mi się mega rzadkich na ten moment, jest chyba samiec, który jest jednym z najwrodniejszych pająków świata, to jest Trixopelma okerti i nie będę tego pęka dłużej trzymał otwartego, bo cieszę się to okrutnie. Powiem wam, że wróciłem do tego gatunku po jakimś czasie. Mam też samiczkę, spróbujemy dopuścić jakiś czas, no ale co?
A jeszcze w kwestii kokonów, no to jest ich ostatnio już tak dużo, że tutaj zapomniałem nawet o jakichś regalisach czy wagansach. Zatem dobrze, tak powinno być. A tutaj jeszcze kadr na Santa Dominican Purple, nieco świeższego. Tak wyglądają te pajączki. Bardzo fajna fota od Adriana ze Spider Lublin. Fajny kubeczek. Dostałem go kiedyś przy okazji transakcji, zatem no, zapraszam tutaj, zerknijcie sobie. No i z tej samej perspektywy, z której zaczynaliśmy, bo po prostu dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jeśli dalej nie wiecie, co się dzieje, dlaczego jesteśmy w ogóle w jakiejś innej lokalizacji, gdzie ona jest, zapraszam Was do filmiku, który dzisiaj wrzuciłem wcześniej. A to wszystko dlatego, żebyście po prostu jakoś też tam mogli zgarnąć pewien prezent, który dla Was przygotowałem. No ale więcej nie zdradzam, bo musicie zobaczyć ten film. Dzięki ślicznie za oglądanie tego materiału. Wesołych świąt w tamtym materiale. Te Wam życzyłem, ale w tym też Wam życzę dużo zdrówka, szczęścia. No i generalnie róbcie swoje i nie przejmujcie się lamusami. Pozdro.